Narodowe czytanie. Kolejna odsłona tej ogólnopolskiej akcji miała miejsce także w Krośnie Odrzańskim. Mało kto wie, że zostało zapoczątkowane w 2012 roku przez ówczesnego prezydenta Polski Bronisława Komorowskiego. Pomysłodawcy chcieli, by literatura narodowa nie była tylko przedmiotem nauczania szkolnego, ale stała się obecna w szeroko rozumianym życiu społecznym. Jest to wybór tekstów, których wspólnym mianownikiem jest polskość w połączeniu z treściami uniwersalnymi, refleksją nad człowiekiem i społeczeństwem. Ich zwięzła forma idzie w parze z mistrzostwem stylu i plastycznością, która pozostawia w umysłach czytelników niezapomniane wrażenia. Dziś teksty te nie straciły nic na swojej aktualności. Uczą nas, że w życiu powinniśmy kierować się szlachetnością i solidarnością, że nie wolno nam stracić wrażliwości na ludzką krzywdę, ani zapomnieć o naszej historii. W tym roku wybrano 8 lektur na 8. Narodowe Czytanie. Kilka wron podskakiwało za nią, wybierając z bruzdy pędraki. Orka szła niezmiernie ciężko i powoli. Pług był stary, na kółkach i zaprzęg lichy. W pierwszą parę ciągnęła kobieta z krową, złączona wspólnym drewnianym jarzmem, zaś na przedzie, zaprzężeni w rodzaj szorów, mozoliła się rosła dziewczyna z chłopakiem. Ile razy spojrzała w okno swej izdebki, tyle razy widzieć go mogła, jak z ogromnego komina fabryki walił siwym słupem. Nieraz nawet umyślnie odrywała od roboty stare swoje oczy, aby rzucić na niego choć jedno spojrzenie. A oto tytuły zaprezentowane w trakcie 8. Narodowego Czytania. Z tej swojej słabości nie robił przed nikim tajemnicy, nawet tłumaczył się. Muzyka, mówił wzburzony, stanowi najsubtelniejsze ciało ducha, w Katarynce zaś duch ten przeradza się w funkcję machiny i narzędzie rozwoju.